Handlowa w Radomiu. Kryptolog to kto? Czym się zajmuje? Czym pan się zajmuje? Witam państwa. No, obecnie zajmuję się różnymi troszeczkę innymi dyscyplinami naukowymi, aczkolwiek kryptologia jest jakby tą genezą mojej działalności naukowej. Jest to bardzo interesująca dyscyplina, koncentrująca się wokół dwóch zagadnień. Po pierwsze, jak utajnić wiadomość, czyli jak zapisać ją w sposób chroniący jej poufność, uniedostępnić treść do odbioru dla wszystkich odbiorców, dla szerokiego grona odbiorców. A po drugie, to jest komplementarna dyscyplina, której celem jest łamanie szyfrów, działanie zupełnie przeciwne, czyli odzyskiwanie informacji, która pierwotnie została utajniona przez jej twórcę, nadawcę. Szyfrowanie kiedyś w średniowieczu jak wyglądało? Oj, no trzeba stwierdzić, że szyfrowanie w minionych wiekach, czy w średniowieczu, czy nawet w starożytności, zupełnie różni się od współczesnych technik kryptograficznych, no z racji rozwoju technologii komputerowych, elektronicznych. Ta dyscyplina w starożytności już, czy w średniowieczu, wygląda w sposób bardzo malowniczy. Tam są różnorodne urządzenia, różne takie techniki. Czasem towarzyszą temu bardzo interesujące. Jakie na przykład techniki? No proszę sobie wyobrazić, taka protoplastka kryptologii, czyli steganografia, sztuka ukrywania wiadomości, stosowała różne zaskakujące techniki, na przykład no, znany wszystkim ukryty atrament, prawda? Czy przypadek taki, w którym wódz spartański Demaratos przesłał informację do swojego króla o tym, że wojska perskie szykują się do ataku, zapisując ją na tabliczce pokrytej woskiem, ale nie na wosku, tylko pod spodem. No troszeczkę głowiono się, jak odkryć tę informację. Wreszcie żona wodza Leonidasa pomyślała, że trzeba stopić ten wosk i odczytano. Mądra jeszcze... kobieta. Tak jest, spostrzegawcza. To jest ciekawa forma dziś, żeby edukować młode pokolenia. Zabawa z dziećmi w ten sposób, bo pamiętamy możliwość pisania chociażby tym woskiem. Później się to kolorowało glinką, pamiętam z dzieciństwa. I można było taką wiadomość odszyfrować. To rozwija wyobraźnię? Jak najbardziej. To są bardzo dobre zabawy edukacyjne, rozwijające wyobraźnię, czy bardziej zmysł analityczny u dzieci. I z pewnością dzieci się dobrze przy tym będą bawiły. No, nawet moi studenci, ja zauważam, to już nie dzieci wprawdzie, ale młodzież, szczególnie ciekawią się tymi kryptosystemami, które działały w latach minionych, w wiekach minionych. Te współczesne już nie są takie malownicze, takie wymowne, natomiast różnego rodzaju techniki, na przykład tarcza Albertiego, czy techniki scytale, zapisywania wiadomości na rzemieniu, no to są takie intelektualne łamigłówki, wyzwania na pograniczu zabawy, na pograniczu nauki i z pewnością warto kierować również do dzieci tego typu wyzwania intelektualne. Mówiliśmy o średniowieczu i o starożytności. Podał pan takie przykłady. Jak szyfrowano informacje na przykład w czasach I, II wojny światowej? No, trzeba powiedzieć, że w tym okresie, zwłaszcza po odkryciu telegrafu i po odkryciu technik przesyłu informacji drogą radiową przez Marconiego, czyli wynalazek radia, znacznie zwiększył się zasięg rozprzestrzeniania informacji. I za tym natychmiast podążyły większe potrzeby odnośnie jej utajniania. I właśnie na przełomie XIX i XX wieku, czy na początku ubiegłego wieku szczególnie, pojawiły się zupełnie nowe techniki szyfrowania oparte na wykorzystaniu maszyn mechaniczno-elektrycznych, prawda, no bo już użytkowano prąd, prawda. W szczególności niemiecki inżynier Schrebius opracował taką maszynę szyfrującą, która była pierwowzorem Enigmy, znanej nam Enigmy złamanej przez naszych słynnych matematyków. Maszynę tę opracował, zaproponował już pod koniec I wojny światowej pruskiej armii. Nie przyjęto wówczas jego propozycji. Dopiero po dojściu Hitlera do władzy w latach 30. została wprowadzona do użytkowania w armii niemieckiej. No, zrobił na tym mająteczek, bo sprzedał, zdaje się, 30 tysięcy sztuk tej maszyny. Natomiast później losy II wojny światowej w bardzo dużym stopniu na te losy wpłynął fakt, że nasi genialni matematycy z Marianem Rejewskim na czele, pracujący dla Brytyjczyków, na początku dla rządu polskiego, później dla Brytyjczyków, udało im się złamać Enigmę. Udało im się złamać Enigmę i dzięki temu alianci bardzo dużo wiedzieli o tym, co się dzieje, jeśli chodzi o ruchy, o plany wojsk niemieckich. Do tego stopnia, że było takie tragiczne w sumie wydarzenie. Winston Churchill i rząd brytyjski wiedzieli, że Niemcy planują bombardowanie pewnego średniej wielkości miasta na terenie Wielkiej Brytanii i nie zarządzili z premedytacją ewakuacji tego miasta. Kilkadziesiąt tysięcy ludzi zginęło, w tym to tylko celu, żeby Niemcy nie odkryli, nie zidentyfikowali faktu tego, że oni potrafią... wiedzą. Tak. I to była naprawdę bardzo trudna, tragiczna decyzja. Niemniej jednak no, tutaj należało wykonać ją zgodnie z bilansem takim szerszym, prawda?
Bardzo dziękujemy za wizytę w naszym studiu. Dr Albert Sadowski, kryptolog. Dobrego dnia życzymy.